Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Feel the Freeze na 24 godziny przed walką z Tomkiem Darkunem. Ta książka, jakiś podręcznik do zapasów, oddaje twoją taktykę na ten pojedynek? So you gave the book to Tomek because it's your like tactic for the fight that you will take him down? No, he needs it, you know. He can't wrestle and he's dumb, you know. So wrestling for dummies seems like a very hard book for him, you know. So I hope he improves. No nie no, on będzie potrzebował wrestlingu, bo musi w tym się poduczyć. Do tego no nie jest najmądrzejszy, więc wrestling for dummies, czyli wrestling dla opornych, jest w mojej ocenie bardzo dobrą pozycją dla niego. Jak się bawiłeś na ceremonii ważenia? Bo zapowiadałeś, że będziesz się po prostu dobrze bawił, kiedy Tomek będzie robił te swoje wszystkie dziwne rzeczy. Enjoyed really when Tomek will make you know strange things on the way. So did you enjoy it? Yes, I've never talked trash ever. It's not my thing. I don't like it. I like to show respect. I love these guys I fight. You know, they're my brothers. But that guy is a clown, and I've really, really enjoyed trash talking. You know, maybe he's opened up the trash talking me. You know, maybe this is a new thing for me. Nigdy nie cieszyłem się za bardzo z trash talkowania. To nie jest coś, co lubię robić. To nie jest w ogóle moja rzecz obrzucać kogoś wyzwiskami przed walką, ale no ten gość jest po prostu klaunem, więc naprawdę się świetnie bawiłem, kiedy mogliśmy wymieniać te internetowe uszczypliwości. Dzisiaj też się znakomicie bawiłem i kto wie, może trash talk to jest dla mnie przyszłość i teraz już będę się częściej w takie rzeczy bawił. No właśnie, co ty sądzisz o Tomaszu Narkunie, Phil? Like about Tomasz Narkun in general? What are your thoughts on him? The man's a dick. He's not a nice person. He's just not a nice guy. I don't even care. People are stupid. I know lots of stupid people, but the nice guys. He's stupid, but he abuses the privilege, you know? Ten gość jest po prostu fiutem. Jest gość, moim zdaniem, nie jest po prostu fajną osobą. Nie jest dobrą osobą, nie jest fajnym gościem, więc jakby nie mam nic przeciwko po prostu osobom, które nie są najmądrzejsze, ale on jest po prostu wkurzający i nadużywa tego swojego stylu bycia i jest to denerwujące. Ale chyba nic bardziej nie wyprowadza z równowagi Tomka Narkuna niż twój spokój. Probably there's nothing that can make him more angry than your like calm and peaceful approach to him. Yes, I always say, you know, the loudest person in the room is the weakest, you know. And he was being pretty loud, and he seemed pretty worked up, so, you know, whatever I'm doing, it's working. And he's got to get rinsed tomorrow. Zawsze powtarzam, że najgłośniejsza osoba na sali jest najsłabszą osobą, a do tego wydaje mi się, że on wygląda na gościa, któremu bardzo zaszło za skórę to wszystko, co się działo wcześniej i chyba dał się po prostu podpuścić tym wszystkim, co robiliśmy, także no jestem, dobrze się bawię. Zaskoczył cię tym, że wniósł na wagę nieco ponad 101 kilo? I'm surprised that he has only like 100 kilograms, a little bit above the 100 kilograms, not more in your rematch. Yes, I'm surprised. I think it's a mistake, especially against a wrestler, and especially if he thinks he's going to start aggressively. I think he's not going to be aggressive. I think he's going to run like he did the last fight. But it's an advantage to me. I've been training with killers, heavyweight killers, light heavyweight top contenders, and I want to fight this little fella now. I feel great. You know, it's a big mistake for him to come in so late. Tak, uważam, to jest w ogóle jego wielki błąd, że w ten sposób zrobił. Może chce być szybszy na początku i zacząć bardziej agresywnie, ale nie wydaje mi się, że tak będzie. Myślę, że będzie tak samo jak poprzednio, a ja trenowałem z prawdziwymi killerami, jeśli chodzi o kategorię ciężką, jeśli chodzi o kategorię półciężką, a teraz będę mierzył się z tym małym gościem, więc moim zdaniem popełnił wielki błąd z takim pomysłem, żeby wnieść tylko tyle na wagę. To ziewanie było bardzo wymowne. Czy to był jeden z takich znaków, że jesteś trochę znudzony już tą próbą wyprowadzenia cię z równowagi? No, I was laughing at him, but we were there. Well, we were there for a long time. I can't really laugh for so long. I was legitimately getting bored of his company. I mean, having to talk to Narkun. Imagine how boring that is for me. To nie jest tak, że byłem jakiś już zmęczony czy coś, tylko po prostu się tam nudziłem na środku, bo po pierwsze staliśmy tam długo, a po drugie muszę z nim wymieniać jakieś dyskusje od jakiegoś czasu. Wyobraźcie sobie, jak to musi być nudne wymieniać z tym gościem jakieś słowa, jakieś uszczypliwości. Po prostu byłem już znudzony, bo tak długo tam staliśmy, no ale też śmiałem się sporo, więc... Tomek Narkun powiedział, że on do pierwszej waszej walki przystępował z kontuzją. Teraz chyba jest zdrowy. Czy w związku z tym uważasz, że ta walka będzie się różnić? It seems that he's healthy, so do you think that it will matter tomorrow? He wasn't injured, that's an excuse. And I'm always injured. If you're not injured, you're not doing the sport correctly. I'm constantly getting injections, getting shots,
in agony, you know, that's the game. So he's just making a big excuse that it'll be something else tomorrow. Oh, something, I was too light, or my foot was hurt, or my vagina was itchy, you know, something like that, you know. Moim zdaniem to była zwykła wymówka po prostu za pierwszym razem. On nie był kontuzowany, a nawet jeśli był, to każdy z nas jest kontuzowany. Ja też jestem zawsze kontuzowany. Jeśli nie jesteś kontuzowany w MMA, to znaczy, że nie wykonujesz swojej roboty dobrze, bo po prostu to jest część tej przygody. You're enjoying my... Więc jutro też prawdopodobnie będzie jakaś wymówka. Albo będzie go bolała stopa, albo będzie za lekki, albo będzie miał problemy ze swoją waginą. Podczas waszego spotkania Tomasz Narkun wręcz cały się trząsł, był tak spięty. Powiedz mi, czy ty sobie wyobrażałeś w ogóle, że w pewnym momencie on ruszy na ciebie i co byś zrobił, jakby ruszył? There was maybe a thought in your mind that he will come at you and he will attack you during the stare down. I hope he does. That's the wrong game plan to play for the lighter fella. He needs to come in and out, pick his shots. If he rushes me, on the wings, like on the stare down when he was like, oh no, what could he do if he hits me? The fight is off, you know. Like he can't. I'm invincible. He can't touch me. I'm like, you know, he can't do it. No nie przejmowałem się. No bo co on może zrobić? Jeśli ruszy na mnie w trakcie ważenia, to walka by została odwołana. Nie ma prawa mnie dotknąć, bo wtedy by. Well, I get some of his money. That would be good. Ale dostałbym trochę jego pieniędzy za to, żeby złamał przepisy, zaatakował mnie na ważenie, więc to by był akurat pozytywny efekt tego wszystkiego. Z Tomkiem jest zawsze bardzo duża ekipa, ma od niej wsparcie, krzyczą Narkun Team. Co ty o tym sądzisz? They are really loud and they cheer like Narkun Team, Narkun Team. What do you think about this like whole crew? Oh, I got no problem with the crew, you know, that you get behind your guy, you know, I've got my fans to get behind me. Good for them, but they're going to be upset tomorrow when he gets beat. No nie ma to za bardzo znaczenia, jak on ma swoją ekipę za sobą, ja mam swoich fanów za sobą. Jedyne co będzie jakby się odróżniało, że po prostu oni jutro będą zdenerwowani i smutni po tym, co się wydarzy. Dziękujemy. Thank you very much. Thank you very much, guys. Appreciate it. Cheers, guys. I like the moment when you were